Żal do władz Suwałk mają rodzice uczniów z miejscowej szkoły podstawowej nr 7. Myślą nawet o proteście. Chodzi o to, że kandydatka na dyrektora szkoły, która cieszyła się ich poparciem, nie wygrała konkursu. To rozzłościło rodziców. Skarżą się, że władze miasta nie wzięły pod uwagę ich postulatów, kiedy planowały łączenie szkoły podstawowej nr 7 z gimnazjum nr 6. Teraz chcieliby mieć przynajmniej wpływ na wybór dyrektora, który pokieruje zespołem szkół. Czujemy się lekceważeni w pewien sposób, po prostu nie rozumiemy. Chcielibyśmy też, żeby ktoś nam wytłumaczył, wyjaśnił, powiedział wprost, dlaczego w ten sposób, a nie tak po prostu po ludzku. Po prostu jesteśmy bardzo zdenerwowane i bardzo obawiamy się o dobro szkoły, ponieważ jest taka bardzo dobra atmosfera. Wszyscy super współpracujemy z dyrekcją, z nauczycielami. Jest między nami naprawdę ogromna przyjaźń i koleżeństwo i bardzo obawiamy się tych nadchodzących zmian. Mamy nadzieję, że to nie nastąpi. Kandydatka, którą popierają rodzice, od lat pracuje w SP7. Cieszy się sympatią i szacunkiem szkolnej społeczności. Podczas konkursu nie uzyskała jednak wymaganej liczby głosów. Decyzja komisji jest demokratyczna i nie możemy jej oceniać, mówi pytany o sprawę Jarosław Filipowicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Suwałki. W skład komisji konkursowej wchodzi dwóch przedstawicieli prezydenta, dwóch przedstawicieli kuratorium oświaty, jeden przedstawiciel Rady Miejskiej, jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej, jeden przedstawiciel Rady Rodziców oraz przedstawiciel związków zawodowych, w tym przypadku jednego związku zawodowego. Wybór komisji jest demokratyczny i nie możemy oceniać tego postępowania komisji konkursowej. Ratusz nie miał większości i decyzja komisji jest taka, jaka jest. Teraz prezydent sam wskaże osobę, która przez najbliższy rok pokieruje szkołą. Wcześniej wystąpi o opinię kuratora oświaty i rady pedagogicznej.